Zapraszam wszystkich do środka. Jeszcze się tu nas trochę zmieści. Pod scenę. Zapraszam naprawdę, to kurwa. Maciek Misiewicz tak się szykuje takiego pogo, że. Dobra. Dobra, jesteśmy na scenie. Jest ostatni nasz koncert w Warszawie. Thank you.
będzie. Dzięki. Słuchajcie, drugi koncert będzie nasze, nie, trzeci. W Warszawie. Definitywnie ostatni, szczególny moment. Chciałem z tego miejsca podziękować wszystkim z Warszawy, którzy nam... Oczywiście, chciałem podziękować naszym rozmińską Macie Mazowieckiego. Słuchajcie, Warszawa zawsze nas wspierała. Może to nie było nigdy jakiegoś kurwa szaleńczego pogo i tak dalej, ale ma naprawdę dużą dozę sympatii dla wszystkich warszawiaków, cokolwiek by się nie działo. Poza jednym koncertem, który na pulpetu zrobił, absolutnie żenującym. On go nie pamiętał, bo on się napierdolił. No, ogólnie zawsze było bardzo dobrze, także nie wiem, słyszałem, że wasza strona też dobiega powoli końca, takie jakieś kurwa plotki, jakieś oficjalne oświadczenie ma powstać, tak? Ja świruję, słuchajcie, dzięki raz jeszcze. Następny kawałek scena, kurwa, gramy. Okej, dobra, mamy klik do tego. We'll be right back.
graliśmy pierwszy raz w Warszawie. To był nasz chyba trzeci koncert w ogóle. Pamiętam, że przyjechałem tu taki kurwa, taki zły na cały świat. No i żeśmy zaczęli rozpierdalać. A 5 lat mija, ludzie się zmieniają, trochę inaczej życie wygląda. Zmienia się też nie tyle przekaz, co podejście do pewnych spraw. Gdy kiedyś jakaś złość, czy wszystko, jakieś frustracje, które we mnie siedziały, przenosiły się na po prostu jakąś, nie wiem, agresję, na jakieś takie wkurwienie, na rzeczy negatywne, o tyle później człowiek staje się przekuć w rzeczy bardziej... Halo, rzeczy bardziej pozytywne. To już nie jest tak, że ja powiem jebać świat, spakuję manele i wypierdolę gdzieś kurwa w świat, bo ja mam teraz dziecko, które bardzo kocham, żonę, którą bardzo kocham i ogólnie wszystko wygląda inaczej, także gdy jako dzieciaki wchodzimy tutaj z pewnym nastawieniem, a potem to się wszystko zmienia, to jest rzecz chyba kurwa normalna, myślę. Na wszystkim, oczywiście miejsc mazowieckim, na wszystkim można się czegoś nauczyć. Tyle chciałem powiedzieć. Stary, daj mu tą gitarę, bo widzę, że on tu zagra lepiej, wiesz? Słabo ostatnio grałeś, daj mu ją. Świruję, dobra, to nam gramy dalej. Okej, Joe's Way. Oh!
gitara, ziomek, wszystko. Zapierdala jak złoto, no. Bardzo dzisiaj gra z nami pierwszy raz w życiu, Last Days. Robi to przyzwoicie, zajebiście, no naprawdę. Za pieniądze, dokładnie. Już dostanę kilka kiełbas wegetariańskich i rozliczone. Dobra, słuchajcie, ostatni taki kurwa oficjalny kawałek, może potem coś jeszcze. Zapraszam wszystkich do środka, chodźcie, to tam bez sensu stać naprawdę, to jest tyle miejsca, chodźcie. Słuchajcie, podchodzą ludzie do nas i jak tam trasa z Amerykanami, jak ci Amerykanie, fajni, nie fajni? Takie pytanie, jakby Amerykanie mieli być nie fajni, słuchajcie. Ludzie są ciekawi ogólnie, ciekawi jak to wygląda, nie? Czy polski zespół dogada się z zespołem z Ameryki, który pewnie je kotlety cały czas i tak dalej, nie? Otóż dogadujemy się bardzo dobrze. Sprawa wygląda tak, że bawiąc się powiedzmy od jakiegoś czasu tam jakieś kurwa... Kiedyś chodziłem na koncerty i wspierałem hardcore w taki sposób, teraz wydaję płyty. Mam do czynienia powiedzmy z zespołami i tak dalej. Co zdążyłem zauważyć przez te parę lat. Są zespoły, czasami może to wynika z jakiegoś braku komunikacji, ale z całą pewnością przed zespołem są zespoły całkowicie skurwiałe, które patrzą, co im się opłaci, czy to się opłaci, czy split z tym zespołem się opłaci, czy wydanie się w tej wytwórni się opłaci, czy powinniśmy grać ten koncert, czy nie powinniśmy go grać. Jest taka kalkulacja, która jest beznadziejna. Otóż, jeśli chodzi o King Nine, sprawa jest bardzo prosta. Chłopaki są całkowicie zajarane hardcore, całkowicie zajarane bycie tutaj. Oni nie dostaną pieniędzy na tą trasę, oni są w plecy na tej trasie. I to są spore sumy, bo powiedzmy, chodzą do trasy, są w stanie to dorzucić, nie? Ale oni, żeby być w Europie, naprawdę, naprawdę bardzo wiele muszą poświęcić, bardzo się cieszę, że tutaj są. Także stała się taka sytuacja, że odpadł nam koncert w Niemczech. Wczoraj graliśmy gdzie indziej, ale tam powiedzmy jakiś deal był taki dobry, no kupa kasy, chujowo gadać o kasie, ale kupa kasy dla chłopaków poszła w kibel, nie? Tego nie dostali. Jeżeli możecie, kupcie od nich jakiś merch. Naprawdę warto, oni naprawdę chcą tu być. Andrzej kocha pierogi i te sprawy. Ten kawałek idzie dla chłopaków z King Nine właśnie. Brawa dla nich, naprawdę. To the King Nine, guys. You know the song. Momencik. Proszę wejść i dobrze się bawić. Back track, I'm always from New York, so I know.
Posłuchajcie na kigdaj, naprawdę warto. Dobrze koszulkę zdjąłem, musiałbym.